Zawarte zostało porozumienie z 21 postulatami, ale dla tworzenia tego ruchu najważniejszy był ten postulat numer jeden, czyli prawo do utworzenia wolnych związków zawodowych. Rozumieć istotę Solidarności, rozumieć ducha Solidarności, to właśnie zrozumieć, że wywalczyliśmy wtedy coś bardzo osobliwego. Wywalczyliśmy zadanie dla siebie, tworzenie wolnego związku zawodowego. W momencie, kiedy mąż się ukrywał, a częściowo się też ukrywał w domu, a potem już nawet po internowaniu, to rozmawialiśmy o ważnych sprawach na karteczkach, bo doszły do nas słuchy, że nie możemy w swoim domu rozmawiać o ważnych sprawach głośno. Która z tych ważnych spraw, tak jak pani mówi, leżała mężowi szczególnie na sercu? Wszystkie te sprawy, które były w postulatach przejęte, to mu bardzo na tym zależało. Żeby więc zrozumieć skalę tego ruchu, to dopiero trzeba przyjechać w te różne miasta i miasteczka naszego kraju, żeby zobaczyć, że to tam decydowała się skala i wielkość tego ruchu. Proszę Państwa, moment podpisania porozumienia był momentem unikalnym, który rzadko się zdarza w historiach tego typu rewolucji i ruchów. Bo kiedy w niedzielę, wieczorem prawie, zobaczyliśmy Lecha Wałęsę podpisującego tym charakterystycznym długopisem porozumienie, można powiedzieć, wszyscy w kraju wiedzieliśmy, co będziemy robić następnego dnia. Wiedzieliśmy, że następnego dnia przystępujemy do budowy naszych związków zawodowych. Był to dla mnie szok, bo nie wiedziałam o tym momencie, kiedy nastąpi przełom. Było to jednocześnie ogromne zaskoczenie i radość. Radość, że coś takiego się stało. To było po prostu niesamowite. Z tego, co ja pamiętam, to siedziałam przed telewizorem i oglądałam każdą sekundę relacji. Słuchało się radia, słuchało się wiadomości. Spotykało się z ludźmi, którzy o tym z entuzjazmem mówili. Ja wiem tyle, że to jest 40. rocznica porozumień sierpniowych i tam rząd dogadał się z strajkującymi. I dzięki temu rządzący pozwolili strajkującym jakby mieć zlegalizowane po prostu związki zawodowe. I dzięki temu mogła powstać po prostu Solidarność, mogła być jakby legalna. Ja mam 16 lat i dla mnie najważniejsze postulaty i myślę, że też dla młodych, to jest ogólnie szacunek do drugiego człowieka. I też taka tolerancja, tak szeroko rozumiana po prostu. I myślę, że jakby to dla młodego pokolenia jest najważniejszym postulatem. Zrozumieć Solidarność to przestudiować w zasadzie trzy dokumenty. Pierwsze to te 21 postulatów. To naprawdę już był program dla Polski. Później przyszedł program pierwszego zjazdu Solidarności. To już imponujący, pełny i głęboki program, do którego odwoływały się kolejne solidarnościowe rządy. O, nie brakło błędów oczywiście, ale bez tego programu trudno sobie wyobrazić reformy w naszym kraju. No i wreszcie porozumienie Okrągłego Stołu, które w wielu punktach sprecyzowało, jak mamy teraz naszym krajem rządzić. Uważam, że powinniśmy to święto dzisiejsze, tę rocznicę zadedykować naszym przyjaciołom na Białorusi, którzy są teraz w takiej sytuacji albo w gorszej niż ta, którą mieliśmy 40 lat temu w czasie porozumień sierpniowych. Byliśmy i mam nadzieję dalej jesteśmy na świecie wzorcem takiej bezkrwawej rewolucji, przejęcia władzy, ruchów wolnościowych.